Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzciołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach głównym wydarzeniem na rynkach finansowych był wynik wyborów parlamentarnych w Niemczech. Zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła Unia CDU-CSU, co pozwoli Angeli Merkel zostać kanclerzem Niemiec na czwartą kadencję. Jednak wynik wyborów doprowadził do wzmożonego popytu na bezpieczne aktywa i spadku rentowności obligacji w związku z wyższym od oczekiwań wynikiem skrajnie prawicowej partii AfD. Ponadto do opozycji prawdopodobnie przejdzie SPD, a główny koalicjant, czyli FDP, jest przeciwny silnej integracji w strefie euro głoszonej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Mimo wszystko rajd obligacji był krótkotrwały, a za wzrostem rentowności przemawiały oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej w USA oraz rosnące ceny surowców, gdzie ropa dla odmiany Brent zbliżyła się do $60 za baryłkę. Na początku września osiągnięty został dołek oczekiwań wobec kolejnej podwyżki stóp Fed w tym roku, jednak ostatnie wydarzenia przywróciły wiarę w takie posunięcie i obecnie grudniowa decyzja jest wyceniana w ponad 70%. Za takim ruchem przemawiała seria wydarzeń, wśród których znalazły się mocniejsze od oczekiwań dane CPI, posiedzenie Fed, gdzie prognozy członków wskazywały na wyższy koszt pieniądza na koniec tego roku, a także ostatnia wypowiedź Janet Yellen, gdzie prezes Fed opowiedziała się za stopniową podwyżką stóp procentowych, pomimo niższej niż zakładano ścieżki inflacji. Zmiana oczekiwań wobec polityki Fed przyczyniła się do zdecydowanego przesunięcia się w górę zarówno amerykańskiej krzywej, jak i przeceny papierów rynków wschodzących. Również w Polsce spadek rentowności obligacji okazał się krótkotrwały i po korekcie powróciły do trendu wzrostowego. Papiery dziesięcioletnie znajdują się blisko naszej kwartalnej prognozy wynoszącej 3,40%, natomiast papiery krótkoterminowe wykazują potencjał do dalszej przeceny, na co wpływ mogą mieć najbliższe dane inflacyjne oraz powolna zmiana gołębiego nastawienia RPP. Obecnie rynek stopy procentowej wycenia szansę na podwyżkę stóp procentowych w Polsce pod koniec przyszłego roku. Ostatni wzrost krzywej FRA powinien przełożyć się również na notowania krótkoterminowych papierów w Polsce. Z kolei pozostałe kraje regionu prowadzą całkowicie odmienną politykę monetarną. Węgrzy w ostatnim czasie stosowali niekonwencjonalne środki łagodzenia polityki monetarnej, co ograniczało oczekiwania na możliwość zmiany nastawienia w kolejnych miesiącach. Z kolei Czeski Bank Narodowy prawdopodobnie będzie kontynuował zaostrzanie polityki po tym, jak w sierpniu doszło do pierwszej od dłuższego czasu podwyżki stóp procentowych. Rozbieżna polityka monetarna krajów Europy Środkowo-Wschodniej widoczna jest na notowaniach kontraktów swapowych, gdzie zdecydowanie wzrósł spread polskich instrumentów nad węgierskimi oraz zawęził się nad czeskimi. W kolejnych miesiącach oczekiwania wobec polityki monetarnej tych krajów będą przyczyniały się do utrzymania się tej rozbieżności w spreadach swapowych. W najbliższych dniach w centrum zainteresowania będą dane makroekonomiczne. Najpierw poznamy w czwartek wstępny odczyt inflacji w Niemczech za wrzesień. W ten sam dzień dojdzie również do finalnego odczytu PKB w USA za drugi kwartał. W piątek seria danych z Polski, gdzie oprócz inflacji dojdzie również do publikacji podaży obligacji w czwartym kwartale, która powinna przekraczać 20 miliardów złotych. W piątek pojawią się również indeksy inflacyjne ze strefy euro oraz USA. A w poniedziałek dojdzie do publikacji indeksów PMI. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.